Witam serdecznie wszystkich. Jeżeli chodzi o rundę, cel został zrealizowany w 100%, aczkolwiek szkoda trochę, bo ta przewaga nad drugim zespołem mogłaby być większa, ale nie ma co narzekać i trzeba pracować dalej i dążyć do tego, aby to pierwsze miejsce zostało do końca sezonu. Jeżeli chodzi o spotkanie, wydaje mi się, że chciałbym wrócić do spotkania z Sieniawą, ponieważ ten mecz nie udało się wygrać, a jest to drużyna na drugim miejscu w tabeli, więc najbardziej ten mecz chciałbym wygrać i wydaje mi się, że to jest ten mecz. Wydaje mi się, że bramka Bartka Bartosiaka w meczu z Łagowem i Krystiana Putona w meczu ze Stalą Kraśnik. Na razie początek urlopu spędzam w Lublinie cały czas, bo muszę zająć się trochę uczelnią i treningami z dziećmi. Aczkolwiek jeżeli chodzi o dalsze plany na urlop, to na pewno wyjazd do rodzinnego domu i spędzenie czasu z najbliższymi. W planach mam też wyjazd na kilka dni w góry odpocząć. Moje hobby to spotykanie się ze znajomymi w wolnym czasie, obejrzenie jakiegoś dobrego filmu bądź jakieś inne dyscypliny sportowe, na przykład łyżwiarstwo, siatkówka czy skoki narciarskie. Bardzo lubię oglądać. Szczerze powiedziawszy, tych książek za dużo nie przeczytałem, ale z tych akurat, które przeczytałem, najbardziej spodobała mi się Masa o porachunkach polskiej mafii. Opisuje szczegóły historii mafii pruszkowskiej. Gra komputerowa, wiadomo, z powodu takiego, że sam gram w piłkę, więc wiadomo, że FIFA. Ale lubię też pograć na przykład w GTA 5 bądź UFC. Serial to na pewno Skazany na śmierć i Dom z papieru. Jeżeli chodzi o film, wydaje mi się, że takim najbardziej ulubionym jest Contratempo i Szczęściar. Na pewno pozytywne wrażenia, bo na ogół lubię spędzać czas z dziećmi. Nie jest mi to obce, ponieważ w poprzednim klubie w Rdzeniu Podlaskim też miałem grupę młodzieżową troszeczkę młodszą, bo od 4 do 6 lat, tutaj mam rocznik 2010. Wiadomo, ja jakby jestem taką osobą, która lubi też jakieś wyzwania i również to prowadzenie grupy pod to podchodzi. Cały czas się rozwijam, chcę też również iść w tym kierunku i cały czas się rozwijać, więc dla mnie to tylko na plus.